I want to talk about God's categories of priority. Dzisiaj chciałbym pomówić o Bożych kategoriach pierwszeństwa, priorytetu. In the first 20 years of the visions. W jej pierwszych 20 latach wizji. We will look at the period from December of 1844. Przeglądniemy materiał od grudnia 1844 to December of 1865. Do grudnia 1865. In that 20-year period, w tym dwudziestoleciu, I think I have found three categories. Myślę, że znalazłem trzy kategorie of priority on the part of God. Takich priorytetów ze strony Boga, as far as the content of the visions is concerned. Jeśli chodzi o całość wizji. And they roughly follow the decades. Jeśli chodzi o te kategorie, mniej więcej, o te wizje, one mniej więcej postępują co 10 lat. In the 1840s, w 1840-tych, more specifically 1848 to 1850, dokładnie od 1848 do 1850, God's priority for vision content, głównym materiałem zawartym w wizjach Ellen White was the formation of the doctrines of our church. Była kwestia formowania doktryn naszego Kościoła. That does not mean that she didn't have visions on other topics. To nie znaczy, że ona miała wizje dotyczące innych tematów. She did. Ona miała. But as far as the overall emphasis is concerned. Ale jeśli chodzi o całość. In the 1840s. W 1840-tych. The emphasis seems to have been on the formation of our doctrinal statement. Ten nacisk ze strony Boga był położony na formowanie doktryn naszego Kościoła. And structure. I struktury. In the 1850s. W 1850-tych. From December of 1850 until. Od grudnia 1850. May of 1860, almost exactly 10 years. Do maja 1860, mniej więcej dokładnie 10 lat. The priority category was organization. Tym głównym tematem wizji była kwestia organizacji Kościoła. In the 1860s, it was our health message. W latach 60. było to nasze poselstwo zdrowia. Now, on October 23, 1844, 23 października 1843 there was a great disappointment. Było wielkie rozczarowanie. The only parallel was the crucifixion of Jesus. Jedynym porównaniem, jakie możemy tu dać, to jest ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Now we should be careful not to date the disappointment October 22. Nie powinniśmy datować rozczarowania na październik 22. That was the day they expected him to come back. To był dzień oczekiwania na przyjście Chrystusa. The disappointment began at 12:01 a.m. October 23. Rozczarowanie zaczęło się o północy z 22 na 23 października. And on October 23, i wtedy 23 października, the ex-Millerites byli Milleryci, had no message, nie mieli poselstwa, and no audience. A nie mieli słuchaczy. They had nothing to say and nobody to listen. Nie mieli co powiedzieć i nie mieli do kogo to mówić. Miller had a message. Miller miał poselstwo. Very clear, very simple, very plain. Czyste, proste, jasne. Jesus is coming October 22. Jezus przychodzi 22 października. When Jesus didn't show up, the Millerites had no message. Gdy Jezus się nie pojawił wtedy, Milleryci nie mieli żadnego poselstwa. And it would be another 5 years, 6 years. I upłynęło 5-6 lat. Before they were ready to go out and do very much evangelism. Zanim pozbierali się i mogli znowu ewangelizować. They had to completely rethink their whole theological position. Musieli kompletnie przemyśleć, zmienić swoje teologiczne podejście. The first vision of Ellen White was in December of 1844. Pierwsza wizja Ellen White była w grudniu 1844. It may surprise you, it may even shock you. Może was zdziwić, a nawet zszokować, that the first vision said nothing about doctrine,
że pierwsza wizja nie miała nic do czynienia z doktryną, said nothing about church organization. Nic nie mówiła o organizacji Kościoła, said nothing about healthful living. Nic o zdrowym żywieniu, though these were the priority categories for the first 20 years. Które były tymi głównymi tematami widzeń przez 21 lat. The purpose of the first vision was to bring comfort and assurance. Celem pierwszej wizji było przyniesienie pewności ludziom i uspokojenia. Comfort that God had directed them to the present day in their theological understanding. Zrozumienie, że Bóg prowadzi ich aż do dzisiejszego dnia w tym teologicznym zrozumieniu. Comfort that God had not deserted them in their disappointment. Że Bóg nie opuścił ich w ich rozczarowaniu. Also assurance. A także zapewnienie. Assurance that each one of them would ultimately find his or her way to heaven. Że każdy z nich znajdzie swą drogę do nieba, if they were faithful, jeśli będą wierni, and also assurance, i zapewnienie, that their present problems, że ich obecne problemy, which were largely theological, które dotyczyły przeważnie kwestii teologicznych, would be explained and made plain, będą wyjaśnione in God's own way and God's own time. W odpowiednim, wyznaczonym przez Boga czasie i sposobie. But nothing about doctrine, ale nic ta wizja nie mówiła o doktrynie. Nothing about organization, nic o organizacji. Nothing about health. Nic o zdrowiu. Now, the doctrinal structure of our beliefs, doktrynalna struktura naszych zasad wiary was sort of hammered out, była wypracowana during a period of 1848 to 1850. W okresie od 1848 do 1850. And if we had more time, I'd give you a complete lecture on that. It's very fascinating. Gdybyśmy mieli więcej czasu, dałbym wam obraz z tego. To jest bardzo fascynujące. They had long weekend meetings. Mieli długie spotkania w czasie weekendów. They might start on a Thursday night and finish on a Monday afternoon. Zaczynały się wieczorem w czwartek, a kończyły się w poniedziałek po południu. In 1848 and 1849 they had six each year. W 48 49 mieli ich 6 w roku. In 1850 they had 10. W 50 10 tych spotkań. James and Ellen White attended most of them. James i Ellen White byli obecni na większości z nich. And it was in these meetings, i w czasie tych spotkań, that our doctrinal framework began to take shape. Nasz ten kręgosłup doktrynalny przyjmował kształt. The Millerite movement was probably the first authentically ecumenical movement in American history. Ruch Millerytów był najprawdopodobniej pierwszym autentycznym ekumenicznym ruchem na świecie. And they came into the Millerite movement with all different kinds of conflicting theological understandings. Ludzie przyszli do ruchu Millera z różnymi pojęciami, z różnym zrozumieniem kwestii teologicznych. Some have had the idea, niektórzy mieli ideę, that when they came into the meeting, że gdy przyjdą na spotkanie, they put a circle of chairs, ustawią krąg krzeseł, in which they sat, na których usiądą, put one chair in the middle, jedno krzesło położą w środku, put Mrs. White on that chair, że na tym miejscu posadzą Ellen White, and said to her, i powiedzą jej, have a vision, miej widzenie and tell us what to believe. I powiedz nam, w co mamy wierzyć. Some people think that's what happened. Niektórzy myślą, że tak właśnie było. Some people think we got our doctrines from her visions. Niektórzy myślą, że nasze doktryny, nauki pochodzą z jej wizji. Both are incorrect views. Oba poglądy nie są właściwe. Mrs. White did have visions. Ellen White naprawdę miała wizję, but not until they had done their work first. Ale z tej wizji nie pochodziły te doktryny, oni je opracowywali, wypracowywali. They studied the Bible. Studiowali Biblię. They discussed what they found. Dyskutowali to, co znaleźli. They prayed over it. Modlili się o to. Sometimes they fasted and prayed. Czasami pościli i modlili. And God didn't step in, i Bóg nie wkraczał, until they had gone as far as they could go. Do momentu, do którego oni sami mogli dojść. The witnesses were not a substitute for hard Bible study. Wizje nie były zastępstwem
zastępczym jakimś materiałem wymieniającym studium Biblii. And in this period the Holy Spirit's role was not to initiate and lead out. W tym okresie rola Ducha Świętego nie polegała na inicjowaniu tych doktryn, but rather to come behind in a supportive way. Ale raczej takie kroczenie z tyłu i wspieranie ich własnych badań. And as a generalization, we may say, i tak generalizując możemy powiedzieć, that after they had gone as far as they could go, że do momentu, kiedy w swych badaniach mogli dojść, the visions serve three purposes. Wizje służyły trzem celom. If they were headed in the right direction, the visions would confirm their position. Jeśli oni szli we właściwym kierunku, wizje Ellen White potwierdzały ten ich kierunek. If they were wrong, jeśli nie mieli racji, the visions would correct. Wizje poprawiały to. And if they were at a brick wall at an impasse and couldn't go further anywhere, i gdy znajdowali się w impasie, nie mogli nic zrobić, the visions would suggest perhaps a new direction. Wizje Ellen White być może zasugerowałyby nowy kierunek. And it took a roughly 2.5 year period. I mniej więcej 2,5 roku. For us to develop the main structure of our doctrinal beliefs. Przez ten okres nasz kościół formował te główne zasady wiary. We are still doing the fine tuning. Tuning. Well, when you tune an engine, you know, to make the engine run smoothly, I see. Okay. W dalszym ciągu my jakoś polerujemy te small rzeczy. Adjustments. Ja, małe takie korekty. But the basic outline was developed 1848, 1850. Ale te podstawowe zasady, ten kręgosłup był wykształcony w tych latach. And finally, on December 13 of 1850. I w końcu w grudniu 1850. December 13, 1850. 13 grudnia 1850. Ellen White could write for the first time. Ellen White mogła napisać po raz pierwszy. Now we know we have the truth. Teraz wiemy, że mamy prawdę. And within 11 days. I w ciągu 11 dni. Of that statement. Tym stwierdzeniu. God moved into high gear on the second priority category. Bóg jakby wizje Ellen White przeszły jakby w tę drugą kategorię. Tematy ich wizji były już trochę inne. 11 days later. 11 dni później. On Christmas Eve. W Wigilię Bożego Narodzenia. She had her first vision on church organization. Miała swą pierwszą wizję dotyczącą organizacji kościoła. She used an interesting term to describe it. Używała ciekawego terminu, aby to opisać. She called it gospel order. Ona nazwała to Ewangelią porządku. Now, in category number one, doctrine, a więc w kategorii numer jeden, jeśli chodzi o nauki, the Holy Spirit and the visions did not initiate. Duch Święty i wizje nie początkowały tych badań. In category number two, the Holy Spirit did initiate. W kategorii numer dwa organizacji Duch Święty inicjował zmiany. And in spite of repeated visions, i pomimo wielokrotnych wizji, it took 10 years before the first step in organization took place. Zajęło to 10 lat, zanim pierwszy krok w uporządkowaniu struktury Kościoła miał miejsce. In spite of the Holy Spirit coming and giving her vision after vision after vision. Pomimo tego, że Duch Święty przychodził i dawał jej wizję za wizją. Zajęło to 10 lat. You say why? Pytacie dlaczego? There were several reasons. Było kilka przyczyn. First of all, przede wszystkim William Miller had taught some many good things. William Miller uczył wiele dobrych rzeczy. But he was wrong on some things. Ale nie miał też racji w wielu kwestiach. He was wrong that Jesus would come on October 22. Nie miał racji, gdy mówił, że Jezus przyjdzie 22 października. And he was wrong on something else. I był, nie miał racji jeszcze w czymś innym. Miller never organized a church. Miller nigdy nie zorganizował kościoła. He left his movement just that, a movement. On po prostu nazywał ten ruch ruchem.
And they said to him, why don't you form a church like Methodist, Baptist? Pytano go, dlaczego nie utworzysz kościoła jak metodyści, baptyści? He said no. On powiedział nie. Because organization is itself a characteristic of spiritual Babylon. Ponieważ organizacja jest cechą duchowego Babilonu. And so if I organize my movement, a więc jeśli zorganizuję mój ruch, I automatically become part of Babylon. Automatycznie stanę się częścią Babilonu. Now he was wrong. Nie miał racji. But the Millerites believed him. Ale Milleryci wierzyli mu. They believed him so strongly. Wierzyli mu tak bardzo. It took them 10 years to get over their belief. Że to zajęło 10 lat, aby pokonać to, co Miller w nich zakorzenił w kwestii organizacji. There are several other reasons of lesser significance. Jest jeszcze kilka innych przyczyn mniejszej kategorii. But we took the very first step in church organization. Ale my podjęliśmy ten pierwszy krok w organizowaniu kościoła. In fact, may I say the very first three steps. W istocie pierwsze trzy kroki. In 1860. W 1860. In May of that year, w maju tego roku, we legally organized the first Adventist church. Prawnie zorganizowaliśmy pierwszy zbór adwentystyczny. 5 months later, in October, 5 miesięcy później, w październiku, the very name Seventh-day Adventist was adopted. To ta nazwa Adwentyści Dnia Siódmego została przyjęta. And on that same day we organized our first institution, the publishing house at Battle Creek. I w tym miesiącu, tym samym dniu także zorganizowaliśmy pierwszą naszą instytucję, wydawnictwo w Battle Creek. From the middle of 1861 to the middle of 1863. Od połowy 61 do połowy 63 roku we organized 8 conferences roughly corresponding to the states of the United States. Zorganizowaliśmy 8 zjednoczeń, mniej więcej pokrywających się ze Stanami. And on May 21, i w 21 maja of 1863, 1863 we organized the general conference. Zorganizowaliśmy generalną konferencję. Now, something interesting here. Coś interesującego znajduje się tutaj. The first vision, pierwsza wizja, the first major health reform vision, pierwsza wizja dotycząca zasad zdrowia came only 15 days after they organized the general conference. Nastała tylko 15 dni po wizji dotyczącej generalnej konferencji. 11 days passed between category number 1 and category number 2. 11 dni było przerwy pomiędzy, pamiętamy, kategorią numer 1 i kategorią numer 2. 15 days passed between category 2 and category 3. 15 dni pomiędzy kategorią numer 2 i 3. And the third emphasis was the health message. A więc trzecia kategoria, czyli ten główny temat wizji, to poselstwo zdrowia. And that's mostly what we're going to talk about this afternoon. I dzisiaj będziemy na ten temat mówić. Now, Ellen White had 4 health visions. Ellen White miała 4 wizje na temat zdrowia. Between 1848 and 1863. Pomiędzy 1848 a 1863. But the first two were not major in the sense of opening up a whole new lifestyle. Ale pierwsze dwie nie były takie znaczące w kwestii zupełnego odkrycia nowego sposobu życia. But they are worth talking about, and we will. Ale będziemy o tym mówić. In the first one, w pierwszej wizji, in the autumn of 1848, w jesieni 1848, the angel came to Ellen, anioł przybył do Ellen, and he said, i powiedział, tell my people, powiedz memu ludowi, to avoid 3 injurious substances. Aby omijali 3 niezdrowe substancje. Avoid tea, herbatę, coffee, kawę and tobacco. I nikotynę. No explanation. Żadnego wyjaśnienia. On some of those things explanations would come in succeeding visions in later years. Jeśli chodzi o wyjaśnienie dotyczące niektórych tych rzeczy, to przybyło ono dopiero później. But the earliest health message, ale to
pierwsze poselstwo zdrowia, autumn of 1848. Jesień 1848, avoid tobacco, tea and coffee. Brzmiało tylko: omijajcie kawę, herbatę i nikotynę. Now, in 1864, w 1864 the angel came back, anioł znowu powrócił, 16, years later, 16 lat później, and told her why tobacco was dangerous. I powiedział jej, dlaczego nikotyna jest niebezpieczna. And he gave her three reasons. Dał jej trzy powody. And those reasons are very relevant today. I te wizje są bardzo, te powody są bardzo znaczące dzisiaj. The angel said, anioł powiedział, in tobacco there is a poison. W nikotynie jest trucizna. That is one, slow. Jest jedna powolna. Secondly, po drugie, deceitful or insidious, like a snake going through the grass. Że nikotyna działa zwodniczo jak wąż poruszający się w trawie. And third, po trzecie, it is most cancerous. Nikotyna jest główną przyczyną raka. That was in 1864. To było w 1864. Science didn't prove the truth of those statements for 90 more years. Nauka nie udowodniła tych rzeczy dopiero, udowodniła te rzeczy dopiero po 90 latach. In 1954, w 1955, a chest surgeon, thoracic surgeon, chirurg, who teaches at Tulane University Medical School in New Orleans, który uczy na pewnym uniwersytecie medycznym, discovered that smoking cigarettes causes lung cancer. Odkrył, że palenie papierosów jest przyczyną raka płuc. And that year he made a cinema film. I w tym roku zrobił pewien film, to show the dangers of smoking cigarettes. Aby pokazać niebezpieczeństwo palenia papierosów. And the Adventist Church bought the film. Kościół adwentystyczny kupił ten film. And we distributed it all over the world. I wyświetlamy go na całym świecie. Now, even today, nawet dzisiaj, 25, years later, 25 lat później, there is no cure for lung cancer. Nie ma lekarstwa na raka płuc. And if you get lung cancer, jeśli zachorujecie na raka płuc, the only way you can continue to live, jedynym sposobem na przetrwanie is to have it cut out of your body. Jest wycięcie go z ciała. Now, as you all know, you have two lungs. Jak wiecie, macie dwa płaty płucne. If you have lung cancer only on one side, jeśli macie raka tylko na jednej stronie, and if it hasn't gone too far, jeśli się zbytnio nie rozprzestrzenił, they can cut that one lung out, mogą wyciąć to płuco, and you can still live with one lung. I możecie żyć jeszcze na jednym płucu. And actually, if that happens, i w istocie, gdy to się stanie, the one lung that you have increases a little bit in size and helps to fill the hole left by the other lung. Ten prawy płat płucny powiększa się trochę i wypełnia nieznacznie to puste miejsce po lewym płacie. 98% of lung cancer is caused by smoking cigarettes. 95% przypadków raka płuc jest spowodowane paleniem tytoniu. And that's what Mrs. White said. She said there is a malignant poison, a cancerous poison in tobacco. I to jest to, co powiedziała Ellen White, że w nikotynie zawarta jest trucizna, która jest przyczyną raka. She said that in 1864. Powiedziała to w 1864. Science didn't prove it for another 90 years. Nauka udowodniła to dopiero po 90 latach. Now, she also said, ona także powiedziała, and I am impressed with her specificity, i jestem zdumiony jej dokładnością. The poison is a slow poison. Powiedziała, że ta trucizna jest powolną trucizną. I am not a medical scientist. Nie jestem uczonym w dziedzinie medycyny. But I have friends who are. Mam przyjaciół, którzy są. And I've asked them questions. I zapytałem ich. How long does it take to develop a full-blown case of lung cancer? Ile czasu zajmuje rozwinięcie tego dojrzałego raka płuc? The answer is 20 years. Odpowiedź brzmi 20 lat. It is slow. A więc jest powolna. Mrs. White used a third adjective to describe characteristics.
Ellen White użyła innego przymiotnika, aby opisać jeszcze te czynniki. The first word that she used in this category was deceitful. Later she changed it to insidious, but they mean the same thing. Tym drugim przymiotnikiem jest zwodniczy. It's like a snake going through the grass. Tak jak wąż idący przez trawę. You don't see it until it's too late. Nie widzicie go i może być za późno, może ukąsić. I lived in Africa for 12 years. Mieszkałem w Afryce przez 12 lat. We had lots of snakes. Było tam dużo węży. Most of them were poisonous. Większość z nich była jadowita. I know how terrifying it is all of a sudden to see a snake in front of you. Wiem, jak to jest niebezpiecznie nagle zobaczyć węża przed sobą. And sometimes if you wait until the thing is in front of you, it is too late. I czasami, gdy czekacie do momentu, gdy ten wąż jest tuż przed wami, to już jest za późno. Now I want you to notice how accurate even this word is. Chcę, abyście zrozumieli, jak właściwym jest nawet to określenie. If you get lung cancer, jeśli zachorujecie na raka płuc i czekacie do momentu, kiedy już się pojawiają wszystkie symptomy tej choroby, you will die because you have waited too long. Umrzecie, bo czekaliście za długo. The people they save, ludzie, którzy przetrwali, are people who go to see their doctor, to ludzie, którzy wcześniej poszli do doktora. And he orders a routine chest x-ray. I oni wielokrotnie szli na badania rutynowe. You're not coughing. Nie piją kawy. You don't have pain in your chest. Nie masz bólu w płucach. But he notices that you're a regular smoker. Ale jesteś tym palaczem nałogowym. Let's get a routine chest x-ray. A więc chodźmy i sprawdźmy, zróbmy badania te rutynowe. And it is only that way that people are saved. I tylko w ten sposób, poprzez te badania, możemy się uratować. They discover they have it before they begin to have the symptoms. Odkrywają, że posiadają raka płuc, zanim jeszcze pojawiają się jakiekolwiek symptomy. And 90 years before science caught up with Mrs. White. I 90 lat później, gdy nauka potwierdziła Ellen White, she said the poison is slow. Przed tym faktem Ellen White powiedziała, że ta trucizna jest powolna. It is a sort of secret or hidden poison. Że jest to rodzaj takiej sekretnej, ukrytej trucizny. It is a cancer producing poison. Jest to trucizna, która sprawia chorobę raka. And if you had to describe the poison that makes lung cancer today, those are the three words you would use. I gdybyście chcieli opisać przyczyny tego, co powoduje raka płuc, to właśnie użylibyście tych słów. But Ellen White was using those three words 90 years before scientists were. A Ellen White używa tych słów 90 lat wcześniej, przed tym jak uczeni użyli tych słów. When you think about tobacco, gdy myślimy o nikotynie, and the reason you call it that is because that's the poison everybody thinks of when they think of tobacco. Chodzi o to, że w języku angielskim oni używają słowa tabaka na określenie w ogóle tego wszystkiego. My używamy nikotyna, a nikotyna w istocie jest to część, ta główna część, która jest zawarta w tym wszystkim. Chcę wam coś powiedzieć, o czym możecie nie wiedzieć. In tobacco there are more than 24 identifiable poisons. W nikotynie jest więcej niż 24 trucizny. And the nicotine is only one of them. A nikotyna jest jedną z nich, to znaczy tytoń, no właśnie. Okay, let's talk about coffee. A więc kawa. I don't know about Poland. I haven't been here long enough. Nie wiem, jak jest w Polsce. Nie byłem tutaj zbyt długo. But in the United States, coffee is the national drink. W Stanach Zjednoczonych kawa jest narodowym napojem. In England, it is tea. W Anglii to jest herbata. But there are a lot of coffee drinkers in England too. Ale w Anglii też dużo piją kawy. Now, when you mention coffee, jeśli mówimy o kawie and you mention a poison, i wspominamy też i truciznę, most people think of caffeine.
Większość ludzi myśli o kofeinie. And it is a drug. I to jest narkotyk. But it is not the most dangerous thing in coffee. Ale nie jest to ta najniebezpieczniejsza rzecz w kawie. And we still have not identified the most dangerous ingredient in coffee. I w dalszym ciągu nie zidentyfikowaliśmy tych najgorszych czynników w kawie. 8.5 years ago, 8.5 roku temu, in March of 1981, w marcu 1981, the reason I can remember the date is it was just about a week before I left on my first missionary trip for the White Estate. Przyczyna, dlaczego pamiętam tę datę, jest taka, że właśnie tydzień później opuściłem White Estate na misję. The scientists at Harvard University Medical School, uczeni w Wydziale Medycyny na Harvard University, they made an earthquake even bigger than yesterday's earthquake in San Francisco. Uczynili większe trzęsienie ziemi niż nawet to wczorajsze trzęsienie w San Francisco. It certainly touched more people. Bo dotknęło to więcej ludzi. They announced, and I can still remember the earthquake it caused. Oni oznajmili i pamiętam to trzęsienie, zamieszanie, które spowodowali, that the drinking of coffee, że picie kawy is the chief cause, jest główną przyczyną of cancer of a certain organ in the body. Raku pewnych organów w naszym ciele. In numbers that are increasing like an epidemic. Ten rak pojawia się tak szybko jak epidemia. Now in America and perhaps in Poland, w Ameryce i być może w Polsce, there are two kinds of coffee. Są dwa rodzaje kawy. There is regular coffee. Jest normalna kawa. And then there is a kind called decaffeinated. I jest jeszcze kawa nie zawierająca kofeiny. 97% of the caffeine of that kind of coffee is removed. W tym drugim rodzaju kawy 97% kofeiny jest usunięte. And it is very popular. Jest bardzo popularna. Because people don't want the effects of caffeine in their body. Ponieważ ludzie nie chcą skutków wywołanych piciem kofeiny. Caffeine is a poisonous drug. Kofeina jest narkotykiem. But they figure 3% isn't going to hurt me. I ludzie myślą, że te 3%, które zostały, nie ma już żadnego znaczenia. So many people drink decaffeinated and think they are safe. I wielu ludzi pije tę kawę pozbawioną kofeiny i myślą, że są bezpieczni. Many Seventh-day Adventists drink decaffeinated and think they are safe. Wielu Adwentystów dnia siódmego pije ten rodzaj kawy i myślą, że są bezpieczni. But the Harvard University Medical School scientists frightened the country still further. Ale uczeni z Harvard University uczynili, że ludzie się bardzo przestraszyli. By pointing out, gdyż wskazali, that whatever poison it is that is causing pancreatic cancer, że jakakolwiek jest to trucizna, która powoduje raka tego organu, it isn't caffeine. To nie jest to kofeina. Because there are as many people dying of this disease who drink decaffeinated as who drink the straight stuff. Ponieważ ilość ludzi pijących kawę bezkofeinową i umierających na tę chorobę, na tego raka, jest taka sama jak ilość ludzi pijących normalną kawę i umierających na to. Now the easiest answer to the problem. Najprostszą odpowiedzią na ten problem, quit drinking coffee. To jest zaprzestanie picia kawy. But the scientists of the American government, ale uczeni podlegający rządowi amerykańskiemu, feel that that is a hopeless goal, uważają, że jest to beznadziejny cel. And so what they are trying to do right now, today, i co oni teraz próbują, dzisiaj próbują zrobić, is to do chemical analyses of coffee. To jest uczynienie chemicznej analizy kawy. And try to find out what poison it is. I starają się ustalić, o jaką tutaj truciznę chodzi. It isn't caffeine. Nie jest to kofeina. It must be something else. To musi być coś innego. And they still don't know. 8 years later, they don't know what it is. I w dalszym ciągu nie wiedzą. 8 lat później, co to jest. You see, if they could isolate it,
gdy mogliby ją wyizolować, then they could develop a process to extract it before you drink the coffee. To rozwinęliby metodę wyciągnięcia tego z kawy, którą pijecie. Then you wouldn't die of pancreatic cancer. A więc nie musielibyście umierać na chorobę tego organu, na raka tego organu. They've been working on this for 8 years. Pracują nad tym już przez 8 lat. Multiplied millions of dollars have been spent on scientific research. Zostało już miliony dolarów wykorzystanych na te prace naukowe. Much of it is being done in Washington DC. Większość z nich uczyniono w mieście Waszyngton. In a vast research hospital. W potężnym szpitalu badawczym. Which is owned by the government. Które jest w posiadaniu rządu. And they have thousands of scientists working in this hospital. I tam zatrudnionych jest tysiące naukowców. It goes by its initials, NIH. Nazwa to jest NIH. Because the name of it is National Institutes of Health. Ponieważ nazywa się to Narodowy Instytut Zdrowia. And you can't get into that hospital. Możecie dostać się do tego szpitala. Unless you have a disease they are currently studying. Jeśli macie, chorujecie na chorobę, którą właśnie oni studiują. But they are studying cancer of pancreas. Ale oni studiują właśnie raka tego organu. And my secretary was admitted as a patient. I moja sekretarka tam się dostała jako pacjent. She was a good Adventist lady. Była dobrą adwentystką. She had been a missionary in 2 or 3 different divisions of our world field. Była misjonarką w 2 lub 3 wydziałach na całym świecie. She had spent her whole life in church work. Spędziła całe swoje życie w pracy w kościele. She would never think of drinking straight coffee. Ona nigdy by nie pomyślała o tym, żeby pić tą normalną kawę. But she thought decaffeinated coffee was safe. Ale myślała, że ta bezkofeinowa kawa jest bezpieczna. And she came down with cancer of the pancreas. I zachorowała na raka They tego put her in this research hospital. I została tam zaprowadzona do tego szpitala. And I went over to visit her. Wielokrotnie odwiedzałem ją. And after she came home, I continued to visit her. I gdy wróciła do domu, w dalszym ciągu ją odwiedzałem. Until she died of pancreatic cancer. Do czasu, gdy umarła na tego raka. In 1848, w 1845. Mrs. White was told by the angel, anioł powiedział Ellen White, tell our people not to use coffee, tea or tobacco. Powiedz memu ludowi, aby nie używał herbaty, kawy i tytoniu. Now there are some Adventists who really aren't very sure about Mrs. White being a prophet. Oczywiście są adwentyści, którzy niezbyt ufają temu, że Ellen White była prorokiem. And some of them say, i niektórzy z nich mówią, well, when science proves it, then I'll believe it. O, gdy nauka to udowodni, to ja w to uwierzę. Well, that's interesting. Jest to interesujące. Ponieważ za chwilę zauważymy, nauka udowodniła około 90% w kwestii adwentystycznego sposobu życia. Ale gdybyście byli palaczami i czekalibyście do czasu, gdy nauka udowodni, że palenie tytoniu powoduje raka, czekalibyście 90 lat od czasu, gdy pierwsze słowo na ten temat przyszło od Pana. On coffee, it was an even longer period. Jeśli chodzi o kawę, to był to jeszcze dłuższy okres. About 138 years. Około 138 lat. Well, the first major health reform vision, pierwsza większa wizja dotycząca reformy zdrowia, came to Mrs. White on a Friday night. Miała miejsce w piątek wieczorem. The calendar said June 5. Kalendarz mówił czerwiec 5 czerwca. But she dated it June 6. Ale ona dała datę 6 czerwca. Which was a Sabbath. Był to sabat. Because as far as she was concerned, when the sun went down on Friday, it was Sabbath. Bo jeśli o nią chodzi, to gdy
uważa, że gdy słońce zachodzi, już jest inny dzień, sabat. She and her husband were visiting about 30 miles from Battle Creek. Ona i jej mąż byli gośćmi 30 mil od Battle Creek. They were staying in the home of an Adventist layman. Zatrzymali się w domu pewnego adwentysty. Two Adventist evangelists were holding meetings trying to win converts in this town of Otsego. W tym mieście dwóch adwentystycznych misjonarzy prowadziło wykłady, starając się zdobyć ludzi. And James and Ellen went up for the weekend to encourage these men. I James i Ellen White przybyli w czasie weekendu, aby dodać odwagi, zachęcić tych ludzi. And also to get James away from the pressures of Battle Creek. I także, żeby Ellen, żeby James trochę odpoczął od stresów w Battle Creek. The General Conference had been organized only 15 days earlier. Generalna konferencja została zorganizowana tylko 15 dni wcześniej. And now God was ready, getting ready to move into high gear on his third category. I teraz Duch Święty przygotowywał już nową kategorię widzeń. She had a 45-minute vision. Miała 45-minutową wizję. While the family and friends were gathered for a little vespers at sundown on Friday night. W czasie, gdy zebrali się na rozpoczęcie sabatu. And she was taken off in vision while she was praying. I w momencie, gdy modliła się, miała wizję. The burden of her prayer was her husband's poor health. Celem tej wizji było zdrowie, podupadłe zdrowie jej męża. And he died 18 years early, later. Jej mąż umarł 18 lat później. And one of the big causes was overwork. I jedną z główną przyczyn było przepracowanie. In this 45-minute vision, w tej 45-procentowej wizji a whole lifestyle was revealed. Pokazano jej cały sposób życia. Previously she had been said, been told by the angel, don't eat this, don't use that. W poprzednich wizjach anioł jej mówił, nie rób tego, nie jedz tego. But now a whole philosophy of healthful living was given. Ale teraz cała filozofia zdrowego życia została jej przedstawiona. A few of the earlier reforms were re-emphasized. Kilka poprzednich tych zaleceń było podkreślonych. But mostly it was new material. Ale w większości podany jej został nowy materiał. And there were eight major emphases. I podkreślono jej osiem głównych rzeczy in this vision. Tej wizji. And so we call it the first major health reform vision. Dlatego tę wizję nazywamy pierwszą, większą, największą wizję dotyczącą zdrowia. Even though there had been two little ones earlier. Chociaż poprzedzały tę wizję dwie mniejsze. Eight major emphases. Osiem głównych rzeczy. Number one. Po pierwsze. The care of a person's health was a religious Christian duty. Obowiązkiem chrześcijanina, religijnym obowiązkiem było, jest dbanie o swoje zdrowie. It was not just a secular health thing. Nie chodziło o zdrowie takie świeckie. It was a sacred spiritual responsibility. Chodzi o duchową odpowiedzialność za siebie. We were the first church. Byliśmy pierwszym kościołem. I wouldn't be surprised if we were still the only church. Nie byłbym zdziwionym, gdybyśmy byli do tej pory jedynym kościołem, that teaches healthful living as a religious duty. Który naucza zdrowe życzenie jako obowiązek religijny. This was one of the contributions of this vision. I częścią tej wizji było właśnie to. For the first time, po raz pierwszy a definite link was made, takie ostateczne połączenie zostało pokazane between the physical condition and the spiritual experience. Pomiędzy fizycznym stanem zdrowia a duchowymi doświadczeniami. Emphasis number two. Rzecz numer dwa. Much disease. Większość chorób comes as a consequence of violating laws of health. Przychodzi jako konsekwencja łamania praw zdrowia. A lot of disease can be avoided.
Wiele chorób może być ominiętych. If you don't violate health laws. Jeśli nie gwałcicie praw zdrowia. Emphasis number three. Rzecz numer trzy. Christians have a duty to attack all forms of intemperance. Chrześcijanie mają obowiązek, aby walczyć ze wszelkimi formami pożądliwości. Today, when you hear the word temperance, jeśli dzisiaj słyszycie słowo wstrzemięźliwość, most people think of alcohol. Większość ludzi myśli o alkoholu. Most Adventists think of alcohol. Większość Adwentystów myśli o alkoholu. Mrs. White was told by the angel, anioł powiedział Ellen White, there are other forms of intemperance. Jest wiele innych form niewstrzemięźliwości. There is overwork. Przepracowanie jest tym właśnie. You can be intemperate in your work. Możecie być zaangażowani w swoją pracę. And this was especially for her husband. I to szczególnie chodziło o jej męża. Because he worked too hard. Ponieważ on pracował za ciężko. And as a result, he was sick most of the time. I jako rezultat przez większość czasu był chory. Emphasis number four. Rzecz numer cztery. God has natural remedies to cure disease. Bóg ma naturalne sposoby leczenia chorób. Actually, later she would be given a total of eight. W istocie później Ellen White pokazano sposoby, jak należy się leczyć. But in this vision, the first two natural remedies were revealed. A w tej wizji dwa naturalne sposoby zostały pokazane. Soft water, pure soft water. Czysta, słodka woda. And pure air. Miękka woda i czyste powietrze. Are natural remedies. Są naturalnymi sposobami leczenia. Doctors had never thought of those as remedies. Lekarze nigdy nie myśleli, nie uważali, że to są lekarstwa. A lot of them don't today. I dużo z nich nie uważa tego i teraz. But ultimately Ellen would be given eight different natural remedies. I Ellen White pokazano 8 takich naturalnych lekarstw. Which you don't need to go to the apothec. Także nie musicie chodzić do apteki. When we came to the break, we were talking about the eight major emphases and we had covered four of them. Przed przerwą mówiliśmy o tych 8 głównych czynnikach w tych wizjach, powiedzieliśmy o 4. The fifth one was a major breakthrough. Piąty czynnik to był jakby przełom. The angel revealed to Mrs. White. Anioł objawił Ellen White. That physical health depends upon the successful control of the mind. Że zdrowie fizyczne zależy od właściwej kontroli umysłu. Now that's interesting. To jest bardzo interesujące. I did some research. Zrobiłem pewne badania. And I found out. I znalazłem. That the world's first psychology lab. Że pierwsze światowe laboratorium psychologiczne. Was established at Leipzig in Germany. Zostało założone w Lipsku w Niemczech. At the university there. Tam w uniwersytecie. By Dr. Wilhelm Wundt. Przez doktora Wilhelma Munda. In 1879. W 1879. The first journal of experimental psychology. Pierwszy magazyn poświęcony doświadczalnej psychologii. Was founded by the same scientist 2 years later in 1881. Został założony przez tego samego uczonego 2 lata później, w 1881. 1887, the first English language journal of psychology was founded. W 1887 został założony pierwszy angielskojęzyczny magazyn psychologiczny. And they formed the American Psychological Association in the United States in 1892. I w 1893 w Stanach Zjednoczonych założono pierwsze stowarzyszenie psychologiczne. 16 years before Wundt founded his laboratory at Leipzig University. 16 lat wcześniej, zanim ten niemiecki uczony założył swoje laboratorium w Lipsku, Ellen White was told about the importance of health depending on the successful control of the mind. Ellen White powiedziano o w zależności pomiędzy zdrowiem fizycznym a kontrolą umysłu.
You have medical schools in Poland. Macie szkoły medyczne w Polsce. Every one of those medical schools has a department of psychiatry. Każda uczelnia ma departament takiej medycznej psychologii. They didn't in 1863. Psychiatrii. They didn't in 1863. Oni nie mieli w 1863. Ellen White was well ahead of her time on that one. Wtedy jeszcze nic nie wiedziano na ten temat. Then another emphasis was the importance of proper diet. Następna rzecz podkreślona to była ważność diety. Today the science of nutrition is a major science. Dzisiaj wiedza dotycząca właściwego odżywiania jest dużą dyscypliną. It dates to about the year 1900. Jej korzenie sięgają około 1900 roku. 37 years before nutrition became a science, Ellen White was given information. 37 lat zanim właściwe odżywianie stało się dziedziną nauki, Ellen White miała na ten temat wizję. Today they have even proved that you can avoid some kinds of cancer by changing your diet. Dzisiaj nawet udowodniono, że możecie zapobiec powstaniu pewnym rodzajom raka poprzez ograniczenie jakichś rzeczy, które spożywacie. Ellen White was told the importance of this in 1863. I Ellen White powiedziano o ważności tego w 1863. Another new emphasis. Inny ważny czynnik was the advocacy of vegetarianism. Było propagowanie wegetarianizmu. In this vision, for the first time, w tej wizji po raz pierwszy Ellen White was told of the advantages of a vegetarian diet. Ellen White dowiedziała się o korzyściach diety wegetariańskiej. Told that she should discourage the use of flesh foods in the church. Powiedziano jej, że powinna zniechęcić do używania mięsa przez członków. And especially pork should not be eaten. I szczególnie wieprzowina nie powinna być jedzona. Today we know that you can get a deadly disease from eating pork. Dzisiaj wiadomo powszechnie, że można bardzo poważnie zachorować poprzez jedzenie wieprzowiny. The English name for the disease is trichinosis. Choroba specjalnie się nazywa spowodowana jedzeniem wieprzowiny. Trychoza. Trichinoza. Okay. Good. All right. The last emphasis. Ostatni ważny czynnik. Dealt with the importance of combining human effort with divine power. Dotyczył tego, że należy wiązać ludzkie wysiłki z mocą Bożą. Then, 2 years later, 2.5 years later, 2,5 roku później, on Christmas Day, Boże Narodzenie, in Rochester, New York, w Nowym Jorku, Mrs. White was in church. Ellen White była w kościele. Not because it was Christmas. Nie dlatego, że to były święta Bożego Narodzenia. We don't celebrate Christmas. Nie święcimy świąt Bożego Narodzenia. But the local church members were in church that Christmas day. Ale członkowie tego zboru byli wtedy w kościele. Again to pray for James White. Aby się modlić w sprawie Jakuba White'a. His health was very precarious. Jego zdrowie bardzo podupadło. And so while she was praying, she was taken off in vision. I gdy modliła się, otrzymała wizję. And there were two things in this vision that were important. I były w tej wizji dwie ważne rzeczy. Number one. Po pierwsze. Adventists should begin to establish a network or chain of hospitals. Adwentyści powinni założyć sieć czy też łańcuch szpitali. We only had 3,500 members. Mieliśmy tylko 3700 członków. Stretched all over the eastern United States. Rozproszonych we wschodnich Stanach Zjednoczonych. And yet we were told start a chain of hospitals. A jednak powiedziano nam, że należy założyć sieć szpitali. The hospitals were to do two things. Szpitale miały czynić dwie rzeczy. They were to do what all hospitals do, and that was cure sick people. Miały czynić to, co wszystkie szpitale czynią, a więc troska o chorych ludzi. But they were also to do something that most hospitals don't even do today.
ale przede wszystkim miały czynić to, co większość szpitali nawet dzisiaj nie czyni. They were to teach preventive medicine. Miały nauczać zapobiegania. Now this has become a new department in many medical schools. I to zapobieganie, to ta prewencja stała się nową dziedziną w nowych instytutach na szkołach. She was given the emphasis way back in 1865. A jej już to pokazano w 1865. Now, let's talk a little bit about the characteristics of the Adventist health message. A więc pomówmy trochę o tych cechach poselstwa adwentystycznego. First of all, the origin of the health message. Po pierwsze, początek tego poselstwa. It was given by divine initiative, by direct revelation from God. A więc zostało ono dane z inicjatywy Boga przez boskie objawienie. She said, I didn't study to find it. Ona powiedziała, że ja nic nie studiowałam w tej względzie. It was revealed to me by God. To zostało objawione mi przez Boga. Secondly, the purpose of the health message. Po drugie, cel poselstwa zdrowotnego. It was given for practical reasons. Było ono dane z przyczyn praktycznych. We'll talk more about that in a moment. Będziemy o tym jeszcze więcej mówić. Third, the uniqueness of the health message. Po trzecie, unikalność poselstwa zdrowotnego. Some people think it is unique. Niektórzy myślą, że jest to unikalne, because we were the first people to talk about it. Ponieważ byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy zaczęli o tym mówić. Well, on some things we were the first. Tak, w pierwszych rzeczach byliśmy pierwsi. But that is not really the uniqueness of it. Ale nie na tym polega wyjątkowość tego poselstwa. Religiously, it is unique. Jest to unikalne religijnie. We were the first persons, the first people to link the physical condition with the spiritual experience. Byliśmy pierwsi, którzy powiązali kondycję fizyczną z kondycją umysłową, duchową. But Dr. Kellogg pointed out other areas of uniqueness. Dr. Kellogg wskazał na inne jeszcze dziedziny tej unikalności. When he wrote the preface to a book that was jointly written by James and Ellen White. Gdy napisał wstęp do książki napisanej wspólnie przez Jamesa i Ellen White. The book was called Christian Temperance and Bible Hygiene. Ta książka była nazwana Wstrzemięźliwość chrześcijańska. James White wrote half of it and his wife wrote the other half. James White napisał połowę tego, a Ellen White drugą połowę. It was published in 1890. Było to opublikowane w 1890, which is 9 years after he had died. 9 lat po śmierci Jakuba. And Dr. Kellogg was still friendly with Mrs. White at this point. I w tym okresie Dr. Kellogg był jeszcze w przyjacielskich stosunkach z Ellen White. Later he turned into a most formidable enemy against her. Później stał się jednym z najzagorzalszych wrogów Ellen White. But at this point he was still friendly. Ale wtedy był jeszcze przyjacielem. And he wrote the preface to this new book. I on napisał wstęp do tej nowej książki. I want to share with you a little of what he said. Chciałbym podzielić się z wami trochę, co on powiedział. First of all, he talked about the contemporary climate of public awareness. Przede wszystkim mówił o współczesnym jakimś klimacie takiej ostrożności wśród ludzi. When she first started writing about this in 1863. Gdy ona po raz pierwszy zaczęła to pisać w 1863. And he said, powiedział, the subject was almost totally ignored or neglected, że ten przedmiot był prawie zupełnie zignorowany, odrzucony. By not only the world at large, nie tylko przez świat, but also by the audience to whom it was directed. Ale także przez słuchaczy, do których było to skierowane. He's talking about us. A więc mówił o adwentystach. And we weren't much more interested in health than the world. I nie byliśmy zainteresowani w tym poselstwie tak, jak był świat zainteresowany. Then Dr. Kellogg examined the characteristics of the existing health literature. I później dr Kellogg przedstawił w skrócie charakterystykę istniejącej literatury medycznej. And if you go back and look at the stuff that was being written at the time Mrs. White was writing. I gdybyście spojrzeli na te książki medyczne, które były napisane w czasie, gdy Ellen White pisała. It is so outlandish as to even be laughable.
Jest to coś tak dziwnego. On the basis of what we know to be true today. Na bazie tego, co my dzisiaj wiemy, że jest prawdą. Kellogg said the contemporary health writers had a little bit of truth. Kellogg powiedział, że współcześni autorzy książek medycznych mieli troszkę racji. And a great ocean of error. I potężny ocean błędów. And he characterized the contemporary health literature. I scharakteryzował współczesną literaturę medyczną with these rather strong words. Tymi raczej dosadnymi słowami. It was confused. Były one takim zamieszaniem. It was conflicting. Sprawiającym konflikty. It was disgusting. Nie było właściwe. It was warped, bent out of shape. Nie miało to właściwego kształtu. There was a great mixture of error. Był tam taki tygiel różnych błędów. And it was powerless to do any good. I nie miał to żadnej mocy do zrobienia jakiegokolwiek dobra. Then he looks at Ellen White. I potem zajął się Ellen White. What was her background? Jakie ona miała tło? What were her qualifications? Jakie były jej kwalifikacje? To be an authority in this field. Aby być autorytetem na tym polu. Well, neither she nor her supporters made any claims. Ani ona, ani jej współpracownicy nic nie żądali to secular knowledge. W stosunku do wiedzy tej świeckiej. She didn't even finish the third grade of primary school. Ona nawet nie skończyła pierwszych klas szkoły podstawowej. And she made no claims to scientific knowledge. I ona wcale nie uważała się za jakąś... nie była tym uczonym. Then Kellogg looked at her contribution. I wtedy Kellogg przeanalizował jej wkład w tej dziedzinie. And he made four observations. I uczynił cztery obserwacje. First of all, it was free from error. Po pierwsze, jej pisma były wolne od błędów. He called it genuine. A więc nazwał je prawdziwymi. Secondly, it was systematic. Były systematyczne. It was well organized. A więc dobrze zorganizowane. Third, it was harmonious. Po trzecie, harmonijne. It was scientifically consistent. A więc było to w zgodzie z nauką. And fourth, it was theologically consistent with the Bible and the principles of the Christian religion. I w końcu było to zgodne teologicznie z naukami biblijnymi. And then he made an observation about the last 25 years. I potem uczynił porównanie pomiędzy 25 ostatnimi latami. And scientific research in the last 25 years. I badaniami naukowymi w ostatnich tych 25 latach. And he said, i powiedział, scientific research, badania naukowe last 25 years, ostatnie 25 lat has not overthrown even one principle of her teachings. Nie odrzuciły nawet jednej zasady jej nauk. He made that statement in 1890. Powiedział to w 1890. Exactly 99 years ago. Dokładnie 99 lat temu. If he were to come back today, gdyby miał wrócić dzisiaj, he could make the same statement. Powiedziałby to samo. Science has not disproved even one principle of her program of healthful living. Nauka nie podważyła ani jednej zasady jej reformy zdrowia. And the second statement he made in 1890, innym stwierdzeniem, które uczynił w 1890, would also be equally correct today, byłoby ono także właściwe dzisiaj. Science has served only to confirm and establish her health teaching. Że nauka udowodniła to, co ona uczyła.